przybyli, bo jakbyś nie mogli, przecież mamy Święto Trzech Króli. Zawsze to jest przypomnienie wszystkim nam obecnym, prawda, nam przy świętej, jak również urniczanom, prawda, tradycji i dokonania tego, że Jezus Chrystus urodził się w żłobie, w stajence. Kontynuacja jest dzisiaj w bardzo takim małym stopniu, gdyż no, ze względu na pandemię mamy duże ograniczenia, ale staramy się, żeby to jednak zapamiętać, uwidocznić. Po to, żeby podtrzymać tradycję, którą kultywowaliśmy przez 10 lat bodajże, w dużej obsadzie. No dzisiaj ze względu na tą pandemię to jest ona w bardzo okrojonym stanie, ale chcemy podtrzymać to w dalszym ciągu i tak jest jak jest, no i spotkaliśmy się dzisiaj w takim okrojonym gronie i chcemy, żeby mieszkańcy zobaczyli, że jest kontynuacja, że jest kontynuacja, że możemy dalej to w tym uczestniczyć. Świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcie nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Świata złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek pluje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Panu dar.
szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając miłości? Tak jak każą nam kapłani, damy dar troi. Serca czysty, to kadzidłowirne złoto niesie Jezus szczerze. Co dajemy ci z ochotą, od nas przyjm, bo bierze. To kadzidłowirne złoto niesie Jezus szczerze. Co dajemy ci z ochotą, kończymy uroczystości objawienia pańskiego, czyli święta Trzech Króli. Tradycją Rudnika już stało się przemarsz na rynek. Oczywiście to zapoczątkowane było kilkanaście lat temu przez Mariana Pędowskiego. COVID, sytuacja epidemii, zmusiła nas do ograniczonej uroczystości. W tej wersji skromnej kończymy dzisiejszy orszak Trzech Króli. I pamiętajmy, że zapraszamy za rok. W jakiej wersji, nie wiemy, niemniej jednak zapraszamy wszystkich.